Dzień dobry, przyjaciele. Zajmiemy się dzisiaj bardzo ważnym i często błędnie rozumianym zagadnieniem, jakim jest Wielki Ucisk. Kiedy mówimy o Wielkim Ucisku w Biblii, większość ludzi kojarzy ten temat z czasami ostatecznymi i siedmioma plagami. O tym także będziemy mówić, ale wiele osób niewłaściwie rozumie słowa Jezusa, które wspomina o Wielkim Ucisku w Mateuszu 24 rozdziale. Tak naprawdę w tym fragmencie mówi on o trzech różnych okresach. Spójrzmy więc na te wersety. Mateusz 24:15. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedzianą przez proroka Daniela, stojąca na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry, a kto na dachy, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swojego domu, a kto na roli, niech nie wraca, aby wziąć swój płaszcz. A biada ciężarnym i karmiącym piersią w owych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani potem nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało, ale z powodu wybranych będą skrócone owe dni. Jezus używa tutaj bardzo mocnego języka, aby opisać czas ucisku niepodobny do żadnego innego. Tak naprawdę cytuję Księgę Daniela. W Danielu 12:1 czytamy: w tym czasie powstanie wielki książę, Michał, który wstawia się za synami Twego ludu, a będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody, aż do tego czasu. A w tym czasie zostanie ocalony Twój lud, każdy znaleziony jako zapisany w Księdze. Mówi tutaj o Księdze Żywota. Jezus, wraca więc do słów Daniela na temat Wielkiego Ucisku, kładąc szczególny nacisk na czasy końca. Jednak nie jest to jedyny ucisk, do którego się odnosi. Mamy również trzeci fragment, w którym wspomniany jest Wielki Ucisk. Apokalipsa 7:13-14. I odpowiedział jeden z owych starców i rzekł im: kim są ci ubrani w białe szaty? To są ci, którzy przyszli z Wielkiego Ucisku i umyli swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Daniel, Jan i Jezus opisują czas zwany Wielkim Uciskiem. Chcę jednak wyraźnie powiedzieć, Bóg nie chce, żebyśmy żyli w strachu. Około 3000 razy mówi w Biblii: nie bój się, dlaczego się boisz? Pozwólcie, że przeczytam słowa Jezusa z Ewangelii Jana 16:33. To powiedziałem wam, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jeśli oddaliśmy nasze życie Jezusowi, prawda o Wielkim Ucisku nie powinna nas przerażać. Ja nie martwię się Wielkim Uciskiem. Skupiam się na tym, żeby każdego dnia żyć w posłuszeństwie Chrystusowi, a On przeprowadzi mnie przez czas ucisku. Jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, zachęcam cię, żebyś uważnie słuchał, ponieważ świat czeka naprawdę trudny czas. Wyjaśnijmy, co oznacza słowo ucisk. W języku greckim jest to słowo thlipsis i oznacza ono przyciskać, wywierać nacisk, miażdżyć, kruszyć. W Starym Testamencie często tłumaczy się jako po prostu ucisk, utrapienie, czasami wielki ucisk. Jezus mówi o Wielkim Ucisku w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Uczniowie pokazują Jezusowi wszystkie budowle świątynne, a On wypowiada szokujące dla nich słowa. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Doprawdy powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. Uczniowie zadają Jezusowi trzy pytania. Kiedy się to stanie? Jaki będzie znak Twojego przyjścia? I jaki będzie znak końca świata? Jezus odpowiada na nie w jednej wypowiedzi. Podobnie jak wielu starotestamentowych proroków, którzy w jednym proroctwie mówią o różnych okresach.
Odpowiedź Jezusa znajdujemy w Mateuszu 24, Marku 13 i Łukaszu 21. Opisuje on czasy ucisku. Pierwszy z tych ucisków dotyczy upadku Jerozolimy. Naród żydowski doświadczał wielu trudności. Biblia mówi, że powstał on w czasie wielkiego utrapienia zwanego Eksodusem, kiedy to na starożytny Egipt spadły Boże plagi. W czasach końca na ludzi spadną plagi podobne do tych, których Izraelici doświadczyli w okresie Eksodusu. Dzieci Izraela wiele razy były atakowane przez sąsiednie narody, jednak ich głównym wrogiem była Asyria, która podbiła 10 plemion Izraela. Czasem wielkiego utrapienia był też moment, w którym Nebukadnezar zniszczył świątynię, spalił Jerozolimę i zabrał jej mieszkańców do Babilonu. A w Księdze Estery czytamy, że wszyscy Żydzi mieli zostać straceni w jednym określonym dniu. I oczywiście Holokaust, który stanowi jeszcze jeden wielki ucisk w żydowskiej historii. Jednak to proroctwo Chrystusa dotyczy czasu wielkiego ucisku, który miał dotknąć tamto pokolenie ludu Bożego, narodu żydowskiego. W 21 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy: A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wówczas ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Zauważcie, że Mateusz mówi: Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia przepowiedziano przez proroka Daniela, stojąco na miejscu świętym, wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry. Tutaj czytamy: A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska. Jakie wojsko otoczyło Jerozolimę? Armia rzymska w 70 roku naszej ery. Rzymianie zaatakowali Izrael, a konkretnie Jerozolimę. Wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry, a ci, którzy są w jej środku, niech wychodzą, a ci, którzy są na polach, niech nie wchodzą do niej, bowiem dni te są dniami karania, aby wypełniło się wszystko, co napisane. Ale biada ciężarnym i karmiącym w owe dni, bowiem będzie wielki ucisk w tej ziemi i gniew Boży nad tym ludem. I polegną od ostrza miecza i zabrani będą do niewoli między wszystkie narody i Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan. Widzimy, że w ostatnim stuleciu państwo izraelskie zostało ponownie powołane do życia. Spójrzmy teraz na Księgę Daniela 9:26. A po owych 62 tygodniach Mesjasz będzie zabity. Mesjasz, czyli Jezus. Jednak mu to nic nie zaszkodzi, a miasto i świątynię zniszczy lud wodza przychodzącego. Naród, który ukrzyżował Jezusa, Rzymianie. Właśnie to stało się po ukrzyżowaniu Jezusa. Także jego koniec będzie w powodzi, nie chodzi o wodę, ale ogromną ilość wojska, i aż do końca wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Mamy tutaj spustoszenie, o którym mówił Łukasz. Ten pierwszy wielki czas ucisku dotyczył konkretnie narodu izraelskiego. Łukasz napisał: I szła za nim wielka rzesza ludu. Jezus jest w drodze na krzyż, słuchajcie uważnie, i kobiet, które biły się w piersi i zawodziły nad nim. A Jezus, obróciwszy się do nich, powiedział: Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną, ale raczej płaczcie same nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem idą dni, kiedy będą mówić: błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, i do pagórków: przykryjcie nas. Bo jeśli na zielonym drzewie to się dzieje, co będzie na suchym? W Mateuszu 24 czytamy: A biada ciężarnym i karmiącym piersią w owych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani potem nie będzie. Spójrzmy na Mateusza 23. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w piśmie, a z nich niektórych zabijecie, ukrzyżujecie, a innych z nich ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie ich prześladować od miasta do miasta, aby spadła na was cała krew sprawiedliwa, wylana na ziemię od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Doprawdy powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Pierwszy wielki ucisk, o którym mówił Jezus, miał przyjść na tamto pokolenie.
na krzyżu powiedział: to pokolenie doświadczy wielkiego ucisku, ponieważ odrzuciło Mesjasza. Oczywiście jako naród, ponieważ było wielu Żydów, którzy przyjęli Mesjasza. Pierwsi pastorzy byli Żydami, ochrzczeni podczas Pięćdziesiątnicy także byli Żydami. Wczesny Kościół składał się w dużej mierze z wierzących Żydów, aż do momentu, gdy Piotr zaniósł Ewangelię Korneliuszowi, a Paweł poganom. Naród żydowski miał doświadczyć straszliwego sądu. W Dziejach Apostolskich 7 czytamy, że kiedy Szczepan przemawiał przed Radą Najwyższą i przedstawiał Ewangelię, przywódcy religijni zatkali swoje uszy, rzucili się na niego, wypchnęli go z miasta i ukamienowali. Był to znak, że naród żydowski ostatecznie odrzucił poselstwo Ewangelii. To pociągnęło za sobą straszliwy sąd, który został wykonany przez Rzymian. Jezus powiedział to pokolenie. Wypowiedział to proroctwo około 30 roku naszej ery. W Biblii pokolenie to 40 lat. To fascynujące, że w 70 roku naszej ery, 40 lat później, Jerozolima została zniszczona przez Rzymian. Proroctwo dokładnie się wypełniło. W Mateuszu 23 Jezus mówi: Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i która kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak zgromadza kura swoje kurczęta pod swe skrzydła, a nie chcieliście. Chcę powtórzyć słowa z Mateusza 24:2. Kiedy uczniowie pokazywali piękne budynki narodowego skarbu, świątyni, Jezus powiedział: nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był rozwalony. Dalej, w tym samym rozdziale czytamy: nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Jezus nauczał przez 3,5 roku, a 40 lat później Jerozolima została zniszczona. On powiedział: żaden inny znak nie będzie wam dany, oprócz znaku Jonasza. U Łukasza czytamy, że tak jak Jonasz był znakiem dla Niniwy, tak Syn Człowieczy będzie znakiem dla tego pokolenia. Biblia mówi, że kiedy Jonasz wyszedł z brzucha ryby, można powiedzieć, że zmartwychwstał jak Chrystus, poszedł do Niniwy, która była wielkim miastem na 3,5 dnia drogi, i głosił, że zostanie zniszczona za 40 dni. Ale mieszkańcy pokutowali i Niniwa nie została zniszczona. Jezus powiedział, że jej mieszkańcy powstaną przeciwko temu pokoleniu, ponieważ przyjęli poselstwo Jonasza. Zauważcie, Jonasz 3,5 dnia, Jezus 3,5 roku. Izraelici nie pokutowali, dlatego Jezus powiedział, że mieszkańcy Niniwy powstaną przeciwko nim, ponieważ pokutowali z powodu poselstwa Jonasza, a tutaj jest ktoś większy niż Jonasz, Mesjasz, a oni jako naród go nie przyjęli. Paweł powiedział jednak, że choć zostali odrzuceni, mogą być wszczepieni z powrotem. Wśród wielu historyków chyba najlepszy opis tamtych wydarzeń przedstawia Józef Flawiusz w swoim dziele Wojna Żydowska. Rzymianie otoczyli Jerozolimę. Tymczasem w mieście moc ludzi ginęło wskutek wycieńczenia głodem, a cierpienia ich były nie do opisania. W każdym bowiem domu, w którym pokazał się bodaj cień żywności, dochodziło do bójek i najbliżsi sobie ludzie rzucali się na siebie z pięściami, wyrywając jedni drugim te nędzne resztki jadła, żeby przedłużyć jeszcze swoje życie. Nawet tym, którzy już padali z głodu, nie wierzono, że niczego nie mają, lecz rozbójnicy przeszukiwali konających, czy może ktoś nie udaje tylko umierającego, a w zanadrzu chowa pożywienie. Z rozdziawionymi z głodu ustami, jak u wściekłych psów, błąkali się i jak pijani dobijali się do drzwi i w swej bezradności wpadali w jednej godzinie do tych samych domów 2 lub 3 razy z rzędu. Konieczność wpychała wszystko ludziom w usta. Zbierano nawet to, czym wzgardziły najsprośniejsze z bezrozumienia zwierząt i unoszono je ze sobą, aby się tym pożywić. Dochodziło też do aktów kanibalizmu, dlatego Jezus powiedział: biada karmiącym. Niektórym za pożywienie służyła garść starego siana, inni znów zbierali łodygi i najmniejszą ich ilość sprzedawali za 4 drachmy attyjskie. Flawiusz sprawozdaje, że w czasie, gdy bronili się przed rzymskim wojskiem, które oblegało Jerozolimę, Rzymianie krzyżowali od 400 do 500 Żydów dziennie, chcąc zmusić oblężonych do poddania miasta.
Krzyżowali tak wielu Żydów wokół Jerozolimy, że jak sprawozdaje Flawiusz, miejsca brakowało na krzyże, a krzyżów dla rozpinania ciał. Kiedy Jerozolima upadła, rozbiegli się po wąskich uliczkach zdobytymi mieczami i zabijali bez różnicy każdego, kogo napotkali, a domy, w których chroniono się, podpalali razem z ludźmi. Ogólna liczba wszystkich ludzi, których wzięto do niewoli w czasie całej tej wojny, wyniosła 97 tysięcy, a tych, którzy zginęli w całym okresie oblężenia, 1 100 000. Po tym, jak Rzymianie zniszczyli Jerozolimę, zaanektowali Judeę jako rzymską prowincję i systematycznie wywozili Żydów z Palestyny. Sprowadzili diasporę do roli rzymskiej kolonii. Spalili świątynię, która była skarbem narodowym. Stopione przez ogień złoto wypełniło pęknięcia. Aby je odzyskać, rzymscy żołnierze przeorali ziemię i przerzucili każdy kamień tak, że nie został nawet kamień na kamieniu, który nie byłby rozwalony. Obecnie można pojechać do Jerozolimy i zobaczyć te wielkie kamienie, które zostawiono jako przypomnienie tego, co się stało. Pierwszy wielki ucisk, o którym Jezus mówi w Mateuszu 24, dotyczy upadku Jerozolimy i strasznych cierpień, jakich doświadczali Żydzi w tamtym czasie. W następnej części będziemy mówić o wielkim ucisku, jaki przyszedł na Kościół, a potem o ostatecznym wielkim ucisku w czasach ostatecznych, ucisku, jakiego jeszcze nie było. Wiemy, że Daniel mówi o dniach ostatecznych, ponieważ jest to związane ze zmartwychwstaniem. Przyjaciele, jeśli podobało wam się to studium, dajcie łapkę w górę i podzielcie się ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli nie macie przyjaciół, podzielcie się z wrogami, a może staną się waszymi przyjaciółmi.